Już? Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, ktoś ostatnio mnie pytał o to, czy pilarkę 365 X-Torque warto kupić za 1000 zł. Słuchajcie, być może warto, ale to są duże pilarki i one nie dość, że więcej palą, są ciężkie, nie nadają się do takiej poręcznej obsługi, do codziennego użytku, do gałęzi, do drobnych drzew, tylko do grubego drzewa, do powalania dużych sztuk. To się nie sprawdzi. Kiedyś, słuchajcie, ludzie mieli PS-ki 180 i one były ciężkie potwornie i według nich te piły były no lżejsze, były, można powiedzieć, fajne, ale na zachodzie już od wielu lat wiadomo jest, że pilarka do codziennego użytku to jest taka o pojemności 40-45 cm3, nie większa. No, trochę takie mocniejsze, no 50 do 60, już 60 cm3 to jest właśnie 60 cm3 to jest kres. Powyżej 60 cm to nie ma sensu w ogóle kupować na domowego użytku, bo te pilarki są po prostu za ciężkie, za mocne dla gospodarstw takich przydomowych, rolnych i w ogóle. Więc ja tu nie polecam takich pilarek, mimo że one są znakomite, dobre, ale niestety są za duże. Tutaj mam, kupiłem kiedyś 359, bo właśnie miałem PS-kę 180 i jak zaszedłem do sklepu i babka mi powiedziała, żebym wziął sobie 364 XP albo 350 albo 340, to powiedziałem, gdzie takie słabe, takie małe. Niestety po latach komunizmu nie było nic i te PS-ki 180 to były królowe lasów. Wydawało się, że pilarka musi być mocna, o dużej pojemności, ciężka i w ogóle. Niestety technologia poszła do przodu i z pilarek o małej mocy wyciągnięto tyle, że są komfortowe, lekkie i nie obciążają nam kręgosłupa i rąk również. Więc kupiłem tą 359 i tak jak mówię, to jest kres. Większych, o większych pojemnościach, o większych masach nie ma sensu. W stanie suchym 5,5 kg to koniec, więcej nie kupujcie, bo będziecie mieć tylko problemy. Ja ją mam, bo mam trochę grubego drzewa i mam cienkiego drzewa. To jest pilarka uniwersalna. Była jeszcze taka sama, tylko 357 XP. Też taką miałem, użytkowałem. Dla mnie jednak lepsza jest 359. Ona lepiej tak pracuje, mniej dynamicznie. Lepiej ona taka, dla mnie jest lepsza. Troszeczkę mniej pali, mniej paliwa. To też jest aspekt ważny, można obrobić masę drzew i nie dolewać, więc to jest ekonomiczny aspekt. Więc odpowiedzią na pytanie, czy warto brać takie duże piły, jeśli ktoś przemysłowo, drzewotnie i ma takie sztuki, no to musi mieć mocną piłę, ale do własnego użytku to radziłbym ograniczyć się do pojemności 50 cm3. Ostatecznie do 60, nawet podział jest łańcuchów, prowadnic i pił w takich poważnych firmach jak Stihl, Husqvarna, że powyżej 60 to są już pilarki o powzmacnianych prowadnicach, mocowaniach. Są to duże, ciężkie piły do byków, takich kloców, że po prostu na co dzień uprzątnąć drzewo, coś tam porobić jeszcze, no to nie ma sensu takich dużych pił brać. Co dzisiaj będę robił? No cóż, dzisiaj chciałbym właśnie Wam zademonstrować pilarkę 359 szracy. Będziemy ścinać wyschnięty wiąz, zaraz do niego pójdziemy, a to będzie już kolejny materiał. A tutaj, jeśli chodzi o tą odpowiedź na pilarki, jakie kupować, czy takie powyżej 60 cm3, no to mówię od razu nie, do 60, ja bym nawet zmniejszył do 50. Te nowe 500-ki, co weszły tu z Husqvarny, to 550-ka to jest max, więcej, większych nie kupujcie na własne potrzeby. Mówię o 550 XP, ale lepszym, myślę, rozwiązaniem do domowego użytku są pilarki Echo. Jest jeszcze Shindaiwa, ale Echo to wydaje mi się klasa w samo w sobie. To są, można powiedzieć, te same pilarki w innych obudowach, ale troszkę Echo jest lepiej wykonane. Także Echo.
352, taka malutka, fajna jest filareczka Echo, coś tam 462 chyba i 501, no to 501 to już taka jest profesjonalna, w aluminium fajna jest. Ja ostatnio choruję na 352, tą malutką, fajna poręczna, 4,5 kg czy nawet mniej. Tam jedna wada jest tej małej pilarki, mimo że ona taka malutka jest, mała pojemność, to dużo pali, paliwa. No ale jeśli chodzi o obsługę do gałęzi, do jakichś takich drobnych prac na dachu czy gdzieś, no to 352 CS 352 Echo jest rewelacyjne. I tutaj można powiedzieć, zamknąć można temat pilarki powyżej 360, powyżej 60 cm sześciennych, czyli ta wspomniana w zapytaniu 365 X-Torque Husqvarna. To jest po prostu przerost formy nad treścią. Nie ma sensu nosić kajdana i męczyć siebie i używać ogromnej ilości paliwa. Nie ma tego sensu robić. To właściwie tyle na ten moment. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.